postanowiliśmy zamiast olbrzymiego tortu ze świeczkami zafundować mieszkańcom Gdyni, osobom, które tutaj przyjeżdżają do Centrum Nauki Eksperyment, nowoczesne symulatory, które tak naprawdę odzwierciedlają pracę portu Gdynia. Jesteśmy po to, żeby edukować o przyszłości. Także w obszarze przyszłościowych zawodów, także w obszarze dokonywania wyborów młodego człowieka, czy pójdzie w kierunku nauk ścisłych, czy być może przyrodniczych, czy innych. Mamy stymulować, mamy inspirować. Te symulatory pokazują z jednej strony, że port jest skomplikowanym organizmem, natomiast z drugiej strony dostarczają dużo frajdy. Udało się pokazać to, że port to nie tylko statki, które wpływają, że za tym stoją pewne operacje i co najważniejsze, że port jest przedsiębiorstwem. Port zewnętrzny, tak naprawdę przebudowa czy rekompozycja całego układu portowego w Gdyni będzie wymagała za chwilę znakomitej ilości dobrze wyszkolonych, znakomicie wykwalifikowanych fachowców. Jeśli dzisiaj nie zaczniemy ich kształcić, to później, kiedy już będziemy, oby jak najszybciej, byli świadkami przecinania wstęgi na otwarcie portu zewnętrznego, to się wtedy okaże, że tymi skomplikowanymi urządzeniami czy systemami nie będzie komu zarządzać. Dzisiaj jesteśmy świadkami inwestycji w przyszłość. Inwestycji, bo skonstruowanie symulatora, stworzenie kosztuje, natomiast te inwestycje to jest właśnie to, o czym mówimy. Zainteresowanie młodych ludzi, którzy jeszcze nie mają ukształtowanego poglądu na swoją drogę życiową, do pracy w porcie. Wiem, że na pewno tam się doprowadza statki do brzegu. I to może dużo nauczyć o porcie, ta gra. Podpisaliśmy umowę. Ona dotyczy w zasadzie, można powiedzieć, nowych technologii i jej zastosowania w zakresie szkoleń, w zakresie, można powiedzieć, krzewienia edukacji, wiedzy na temat tego, co się w porcie dzieje. Przede wszystkim to jest kwestia zbudowania nowych symulatorów. Chodzi tutaj o symulatory dźwigów pływających i symulatory jednostek, które te wiatraki będą stawiać na polskich farmach wiatrowych. Jesteśmy zainteresowani wspólnie budować edukację na najwyższym światowym poziomie, wykorzystując najnowsze technologie w jak najbezpieczniejszy sposób, żeby porty miały odpowiednią liczbę, odpowiedniej jakości kadry. W 97. urodziny przede wszystkim życzę portowi takiej energii w realizowaniu projektów, które na dzisiaj opiewają na miliardy. Ostatnie 4 lata to bardzo wiele inwestycji, znalezionych funduszy.